Siema, dzisiaj 29 grudnia dostaliśmy nowego patcha, dokładnie o godzinie 12.17. I mamy tutaj kilka ciekawych rzeczy. Czyli dodali resetowanie skilli, ale do levela 25. Czyli jeśli macie poniżej 25 levela, możecie sobie zresetować wszystkie, dosłownie wszystkie skille. Powyżej tego 25 levela już nie. No to jest w miarę, powiedzmy, tam. Okej, bo w Metinie też było coś takiego, że do jakiegoś levela dało się resetować tylko skille. Dalej, dodali skill reset item, czyli item, który będzie resetował te skille. Oczywiście specjalnie spatchowałem grę i wszedłem do gry, żeby zobaczyć, czy jest to w item shopie. Nie ma tego w item shopie. Albo jeszcze nie dodali. Dodali Added Complete Status Reset Item. Status? Nie wiem, czy to nie miało być stats do resetowania statystyk, ale nie jestem pewny. Okej. Okay. Added Empire Change Item. Czyli można zmienić sobie Imperium. Czyli jak gracie w Karatas, to możecie sobie zmienić na Jerro, z tego co wiem. Sprawdzałem, żadnego z tych itemów nie ma w item shopie. Jeszcze nie ma żadnego z tych itemów w item shopie. To jest bardzo ważne i bardzo, bardzo ciekawe i bardzo ważne, ponieważ zwiększono liczbę channeli na każdej mapie. Ale wiecie, jaki jest problem? Nie da się zmienić tych channeli. Więc no, to co oni robią, to jest trochę XD. Po co dodawać kolejne channele, skoro nie możemy ich zmienić? To pewnie się zmienia dopiero od jakiejś liczby graczy na mapie. A dlaczego deweloper ma decydować, jaka liczba graczy na danym channelu, na danej mapie jest odpowiednia do normalnego XP-ienia? To jest słabe strasznie, więc nie polecam. Oczywiście, jeśli to będzie działać, nie? Bo często u nich jest tak, że jeśli wrzucę jakiegoś patcha, to później jeszcze muszą wrzucić patcha, żeby patch działał, bo nie działa. Tutaj macie przykład, że naprawiają już chyba 8 raz sklepy graczy. I do tego momentu jeszcze im się nie udało naprawić. Nie wiem, jak jest teraz. Fixed server crash, ok. Naprawili loading i black screen buggy, ok. No i mamy jakiś tam event, noworoczny evencik mamy. I mamy tutaj coś takiego, że bla bla bla, dziękują nam, no to dzięki, że pomagacie nam codziennie, żeby, powiedzmy, żeby Inferno była lepsza. No i tutaj, że pierwszy event na Infernie startuje. Noworoczny event dzisiaj startuje i czekajcie na specjalne itemy. Wydaje mi się, oczywiście nie ma żadnych szczegółów dotyczących eventu na World, czego miałyby być. Jakieś szczegóły. Ale wydaje mi się, że to będzie coś na zasadzie, że będą dropić jakieś specjalne itemy. Albo będą w bitnym shopie. Jeszcze nie wiadomo, bo oczywiście nic za ten temat, jak mówię, nie napisali. Więc trzeba czekać na informacje. A jeszcze tak oprócz tego, to jeśli chcielibyście zobaczyć, jak moderatorzy polscy na Discordzie, których oczywiście nie polecam, zamiatają sprawy pod dywan, tak jak było kopiowanie itemów, to nie można było pisać na Discordzie o kopiowaniu itemów. Dostałem na Discordzie prywatne wiadomości, 3 razy mnie poinformowano, czyli tak jakby mnie zapewniono, bo 3 razy dostałem wiadomość, że będzie cofka dla graczy, którzy pokopiowali itemy. Cofki oczywiście nie było, jak widzicie, ja mam tutaj perm muta na Discordzie, więc nic sobie już nigdy nie napiszę. Więc jak chcielibyście coś takiego właśnie z tą prywatną wiadomością od moderatora, ukazującą to, że moderatorzy na tym Discordzie nie są kompletnie ani troszkę wiarygodni. Więc jeśli chcecie, to napiszcie w komentarzu. I widzimy się w kolejnym filmiku. Elo.